magia słowa, kiedy wchodzę z wokalem. Frazę i frazę zastępuję tu zdaniem. Łączę tu litery, wyrazy, wersy. Tworzę tu zwrotki, bez problemów większych. Ja władam tu słowem, to moja broń. Najbardziej skuteczna, gdy uderza w skroń. Dociera do myśli, postrzeganie zmienia. Masz tu wojownika słowa, tych zdań rycerza. Pomaga w kontaktach, słowo moim bokiem. No bo co bym robił, gdyby nie było mowy. Jakbym nawijał, czytał książki, pisał wersy. Dzienniki snów, pamiętniki i coś jeszcze. O czym nie powiem, by oddać hołd słowu. Mogę nim zawładnąć, zmienić swój rozum. Wypowiedzieć ciąg słów, które tworzą zdania. Zmienią sens życia, sposób świata postrzegania. One dają nam moc, one dają nam siłę. To, że możemy mówić, to nasz przywilej. To właśnie słowa pozwalają nam na wiele. To właśnie słowa zapisuję na papierze. Ja opisuję słowem, co mnie boli, zadowala. Co mnie wkurza, słowo na to mi pozwala. To największy dar, dany nam przez Boga. Wyznajemy miłość za pomocą słowa. Za pomocą słów powstają moje teksty. Muszą być dopasowane, żeby tematu nie spieprzyć. Zapisujemy nowe zdania. Słowo daje nam wolność wypowiadania. Za pomocą słów chwalimy, ubliżamy, pomagamy, no i wiele działamy. Pamiętaj, że słowo ma dużą moc. Więc doceniaj to, ziom. Definicja tego jest tutaj naprawdę prosta. To bili słowa, które nie chcą się już nigdy rozstać. A więc może zamknąć oczy, a więc może zamknąć usta. Ja postaram się słowami dotrzeć tak, abyś tu ustał. Nadal będę tutaj pisał swoje wersy od początku aż do końca i nie mogę im się poddać. Chciałbym wam powiedzieć kilka drobnych słów, ale czy bez tam słów można oczyścić kilka dusz? Oczywiście, że tak, wystarczy małe słowo. Przepraszam, kocham cię, no i zacząć tu na nowo. Oddychać, egzystować, no i jesteś tą osobą. Przebywasz drogę liter, no i widzisz mnie tam obok. Czasem zachowuję się jako niemy człowiek i nie umiem nic powiedzieć. No i samo prosi tonę, lecz podchodzisz do mnie i wreszcie mówisz słowo kocham. Choć na serio nie istniejesz, ale wagę mają słowa.